Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam Państwa serdecznie w kolejnej z cyklu rozmów Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne. Dziś naszym gościem jest Marek Magierowski, wicenaczelny Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. A rozmawiać będziemy o tym, kto z Janem Pawłem II zmienił świat, o tak można powiedzieć. Czyli kto w tej rewolucji ducha przeciwko komunizmowi przede wszystkim, bo to jest ten temat, z Janem Pawłem uczestniczył. Kto z polityków oczywiście. Lata 70., późne lata 70., kiedy Jan Paweł II rozpoczyna swój pontyfikat, to taki okres w historii świata, w której wydawało się bardzo wielu politykom, publicystom, także specjalistom, że komunizm to jest trwały element, także papieżom się tak wydawało, że komunizm to jest stały element krajobrazu światowego i generalnie wszyscy chcieli się z komunistami dogadywać. Bo to był krajobraz bardzo wygodny dla wielu polityków, także polityków zachodnich. Sytuacja była jasna, było wiadomo, co jest dobrem, a co jest złem, kto jest szatanem, a kto jest aniołem w polityce międzynarodowej. Każdy potrzebuje w geopolityce wroga, przeciwnika, którego może sobie ustawić w narożniku i dzięki któremu może na przykład zwiększać wydatki na zbrojenia, może mobilizować swój naród. I tak było w latach 70., tak było w latach 80. Najlepiej było to widać rzeczywiście już w latach 80. podczas dwóch kadencji prezydentury Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie ten element wroga, zła, imperium zła, tego sformułowania użył Reagan, był bardzo, bardzo istotny. Ale wcześniej w latach 70. bywało też inaczej. Bywało tak, że po prostu, szczególnie w Europie Zachodniej, że próbowano budować klimat odprężenia i dogadywać się z imperium komunistycznym. Tak, politycy we Francji, w Niemczech czy we Włoszech mieli bardzo poważny problem, dylemat, ponieważ doskonale wiedzieli, czym jest Związek Sowiecki. Wiedzieli? Myślę, że tak. Myślę, że zdawali sobie doskonale sprawę z tego, czym jest Związek Sowiecki, ponieważ służby wywiadowcze tych krajów działały bardzo dobrze i myślę, że przekazywały prawdziwe informacje na temat tego, co się w Związku Sowieckim dzieje i jakim zagrożeniem ten kraj może być dla całego świata. Natomiast dylemat polegał na tym, że niekoniecznie społeczeństwa tych krajów wiedziały do końca, czym jest Związek Sowiecki, czym kierują się przywódcy tego kraju w myśleniu o świecie, w myśleniu o geopolityce. Dlatego też politycy musieli niestety lawirować, jeżeli chcieli wygrywać kolejne wybory. A niektórzy z nich, przypomnę, musieli zawierać wręcz sojusze polityczne z komunistami. Tak było we Włoszech, gdzie komuniści byli bardzo silnym ugrupowaniem. Tak było przez wiele lat we Francji. Dlatego też, kiedy wspominamy na przykład, domyślam się, że chciałbyś, żebyśmy wymienili w tej dyskusji nazwisko choćby Helmuta Schmidta, kanclerza Niemiec, który, jak pamiętamy, w bardzo niewyraźny sposób wypowiadał się na przykład wtedy, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny, prawda? Nie poparł bezpośrednio tego wydarzenia, ale też jego stosunki z przywódcami radzieckimi były takie, powiedziałbym, no, dwuznaczne. Wielu innych przywódców także chciało sobie ułożyć stosunki ze Związkiem Sowieckim. Właśnie dlatego, jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że wydawało im się, że tak już będzie zawsze. Więc po co się szarpać, po co się męczyć? Lepiej zachować spokój społeczny, lepiej rozwijać, poszerzać własną strefę dobrobytu, bo wprawdzie mamy uzbrojonego po zęby przeciwnika po drugiej stronie Łaby, no ale prawdopodobnie nic wielkiego się nie wydarzy, jeżeli ten rosyjski, radziecki dziedźwiec nie zostanie sprowokowany. Powiedziałeś, że władze państw zachodnich, myślę w tej chwili głównie Europie, znały Związek Sowiecki. Władimir Bukowski w rozmaitych swoich tekstach stawiał tezę odwrotną. Mówił, traktowano Związek Sowiecki tak jak inne państwo, czyli traktowano jego władców tak jak oni by byli racjonalnie myślącymi politykami zachodnimi. Podczas kiedy w istocie bardzo często byli to ludzie należący jednak do innej formacji. Ja nie chcę powiedzieć, że byli to tylko komuniści, bo to jak gdyby nie wyjaśnia. Nie, ale byli to politycy chcący prowadzić politykę imperialną, dla której życie obywateli jest wartością mniejszą niż realizacja celów imperium. Ja pamiętajmy o uwarunkowaniach geopolitycznych, do których ja uparcie wracam. Gdy będziemy czytać opinie
na temat stosunku za 20 lat. Będziemy czytać teksty, komentarze na temat tego, jak Europa Zachodnia traktowała dzisiejszą Rosję, czy jak Europa Zachodnia traktowała dzisiejsze Chiny. Będziemy, pewnie dojdziemy do takich samych wniosków, że Europa Zachodnia nic nie wiedziała o Chinach i nic nie wiedziała o Rosji, Putina i Miedwiediewa, skoro podpisywała z tymi dwoma krajami sute kontrakty handlowe, skoro utrzymywała w miarę dobre stosunki dyplomatyczne. No, prawda jest taka, że i prezydent Sarkozy, i pani kanclerz Merkel, i premier Berlusconi, i wszyscy inni politycy doskonale wiedzą i doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda dzisiejsza Rosja. Doskonale wiedzą o tym, jak wyglądają Chiny, jak się łamie prawa człowieka w Chinach, a mimo to no, muszą sobie jakoś te stosunki z tymi krajami ułożyć. I jakby to, jak elity władzy traktują kraje nieobliczalne, takie jak Rosja i Chiny dzisiaj, czy Związek Radziecki 20 lat temu, no, społeczeństwa jakoś przejmują tę rolę i czasami machają ręką na to, co się dzieje w Gruzji, czy na te morderstwa rosyjskich dziennikarzy, czy na handel organami w Chinach, myśląc sobie, no tak, takie są Chiny, taka jest Rosja, tak będzie zawsze. A nasi politycy jakoś starają się sobie stosunki ułożyć z tymi krajami, a my na tym korzystamy, możemy z nimi handlować. Więc takie jest niestety przełożenie myślenia o geopolityce z elit władzy na społeczeństwa krajów Europy Zachodniej. Wróćmy do społeczeństw jeszcze na chwilę, bo powiedziałeś, że politycy musieli też się układać z własnymi społeczeństwami. Jak głęboki był poziom infiltracji środowisk opiniotwórczych przez służby sowieckie? Władimir Wołkow oczywiście twierdzi, że on był gigantyczny. Jak poczytać na przykład historię ruchów pacyfistycznych i skonfrontować ją z dokumentami Stasi, czy z częścią choćby z archiwum Mitrochina, to okazuje się, że ten stopień był dość wysoki. Powiedziałbym, na ile te ruchy rzeczywiście realnie wpływały na opinię publiczną? Oczywiście, że wpływały w bardzo mocnym stopniu na opinię publiczną. Wspomniałeś o archiwum Mitrochina, ogromnej księdze. W Polsce wydano dwa tomy. Jeden z nich dotyczy właśnie Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, drugi pozostałych kontynentów, krajów trzeciego świata. Ten stopień infiltracji był rzeczywiście ogromny, aczkolwiek malał w miarę jak oddalaliśmy się od czasu II wojny światowej, w miarę jak jak obalano kolejne mity dotyczące Związku Sowieckiego. Jean Sevillier, taki francuski znany publicysta i historyk, napisał książkę o terroryzmie intelektualnym francuskiej lewicy powojennej, w której jeden z rozdziałów jest poświęcony właśnie latom tuż po wojnie, kiedy to francuska lewica opanowała niemalże debatę publiczną we Francji na temat Związku Sowieckiego. Dochodziło do tego, że wręcz zamykano usta ludziom, którzy odważyli się wyrażać jakieś wątpliwości na temat tego, czy Związek Sowiecki jest krajem mlekiem i miodem płynącym. I myślę, że w pozostałych krajach Europy Zachodniej w latach 50. i 60. rzeczywiście tak było. Ale potem, co ciekawe, na ten sentyment do Związku Radzieckiego, na tę niezaprzeczalną sympatię do tego kraju, nałożyła się nienawiść do Stanów Zjednoczonych. Zaczęto powoli zapominać o tym, że to amerykańscy chłopcy lądowali w Normandii i wyzwalali Europę Zachodnią. I żołnierz amerykański przestał być żołnierzem na plaży Omaha, a zaczął być żołnierzem w dżungli Wietnamu. Postrzegano Amerykę jako dużo większe zagrożenie. Pod koniec lat 60., na początku lat 70., dużo większe zagrożenie dla świata niż Związek Sowiecki. A na to jeszcze nałożyły się wydarzenia roku 68. Pokolenie Dzieci Kwiatów, rewolucja majowa, próba obalenia ustalonego porządku społecznego we Francji i w Niemczech głównie. Więc te trzy elementy, czyli ta infiltracja, o której wspomniałeś, choćby mediów we Francji, czy w Niemczech, czy we Włoszech, nałożyła się na rosnącą niechęć, a wręcz nienawiść do Stanów Zjednoczonych jako brutalnego hegemona i ten element pokoleniowy.
buntu pokoleniowego. Te trzy elementy złożyły się na to, że Związek Sowiecki rzeczywiście w społeczeństwach Europy Zachodniej mógł być spokojny o to, że na przykład milion ludzi nie wyjdzie na ulice Paryża, czy Berlina, czy Rzymu, żeby protestować przeciwko utrzymywaniu więźniów politycznych w więzieniach w Związku Sowieckim. To jest wymiar społeczny. Mówiliśmy już o polityce, mówiliśmy o społeczeństwie. A jak w tym wszystkim radził sobie Kościół, który też w tym czasie przeżywał gigantyczny kryzys, dodajmy, bo to jest czas, kiedy 150 tysięcy księży zrzuca sutanny na całym świecie. To jest czas, kiedy Watykan od lat 60. radykalnie zmienia politykę wobec imperium komunistycznego. W dużej mierze przejmując politykę Niemiec czy Francji, czyli próbując się dogadać, mówiąc zupełnie. Ostpolitik w wykonaniu Watykanu. Tak. Dokładnie. No i to jest Kościół, który się pospiesznie liberalizuje. Papieże próbują, czy papież Paweł VI próbuje temu jakoś przeciwdziałać, ale w dużej mierze w kościołach lokalnych zachodnich, my tego nie znamy, ale w kościołach lokalnych zachodnich dokonuje się taka błyskawiczna liberalizacja. Tak, bo mówimy o okresie po drugim Soborze Watykańskim. Tak, po Soborze Watykańskim II i po rewolucji 68 roku te dwie rzeczy się trochę na siebie nałożyły w historii Kościoła. No tak, jeszcze kiedy mówimy o infiltracji i o wpływach Związku Sowieckiego w świecie zachodnim, to Watykan niewątpliwie nie był enklawą. I na pewno Związek Sowiecki starał się wywierać wpływ na to, jak Watykan postrzegał świat i jaką politykę prowadził wobec świata. Pamiętajmy też o tym, że do momentu objęcia stolicy Piotrowej przez Jana Pawła II, trochę inaczej też Watykan myślał o świecie i o geopolityce, prawda? Jan Paweł II był pierwszym de facto papieżem, który zaczął po świecie podróżować, zaczął poznawać świat, zaczął inaczej mówić o problemach poszczególnych, już nie tylko katolików, prawda, ale wybierał się do Ameryki Łacińskiej i mówił o problemach ludzi biednych w Ameryce Łacińskiej, wykluczonych ze społeczeństwa, prawda. Wybierał się do Afryki i mówił tam o problemach nie tylko katolików w Afryce, ale mówił o problemach społecznych w Afryce. Więc ten głos Jana Pawła II był też czymś zaskakującym, czymś zupełnie nowym w przypadku Watykanu. To jest chyba także istotne. Zupełna zmiana spojrzenia na świat. Watykan stał się bardziej polityczny, przynajmniej w postrzeganiu Watykanu przez jakby siły zewnętrzne, ale też bardziej starał się właśnie wpływać na życie społeczne i wskazywać na problemy, które dotyczyły nie tylko życia Kościoła, ale właśnie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Powiedziałeś, że Jan Paweł II zmienił takie geopolityczne spojrzenie Stolicy Apostolskiej. Jak byś sformułował tą geopolitykę Jana Pawła II? Ja mówię oczywiście o tym okresie, kiedy jeszcze funkcjonował komunizm, bo to się później zmieniło. Może wrócimy jeszcze do tego, co było później, ale w tym okresie. To najważniejsze jest to, że Jan Paweł II poznał na własnej skórze, czym jest nazizm i czym jest komunizm. I kiedy wrócimy myślami do właśnie lat 50. czy 60. w Europie Zachodniej, porównanie zbrodni nazizmu ze zbrodniami komunizmu było absolutnie niemożliwe. W tej książce, o której mówiłem, książce Jeana Sewilli o terroryzmie intelektualnym francuskiej lewicy, jest właśnie mowa o tym, że nikt nie miał wręcz odwagi porównywać zbrodni stalinizmu ze zbrodniami nazizmu. Było to w debacie publicznej w Europie Zachodniej niedopuszczalne. I dopiero Jan Paweł II rzeczywiście poprzez własne doświadczenia życiowe miał mandat do tego, żeby powiedzieć to otwarcie, prawda? Czyli to on przyczynił się do tego, że świat zaczął postrzegać zbrodnie obu tych systemów totalitarnych w podobny sposób i mierzyć je podobną miarą. Przypomnij sobie, jaką burzę wywołała książka dwóch francuskich historyków, Czarna Księga Komunizmu, tak, we Francji, prawda? Wydawałoby się, że rzecz jakby oczywista, książka, która powinna wywołać debatę i powinna się skończyć, jej wydanie powinno się skończyć kilkoma przynajmniej laurkami dla ich autorów w poważnej prasie, a nagle okazało się, że była niczym kij włożony w mrowisko. I to wiele, wiele, wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. To, myślę, było bardzo istotne. Papież, który, jak powiedziałem, na własnej skórze poznał
okrucieństwa i nazizmu, i komunizmu, miał pełny mandat do tego, żeby mówić wprost. Oto mamy przed sobą stalinizm w trochę uszminkowanej wersji, w trochę łagodniejszej wersji, ale wciąż jest to system nieludzki. To jest system stworzony przeciwko człowiekowi, a nie dla człowieka. I myślę, że to było najważniejsze przesłanie na początku, największa nowość na początku pontyfikatu Jana Pawła II. Marek Magierowski, redaktor, zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.